dzisiaj, 13 piątek, ostatni pechowy piątek dla polskiego rolnictwa. Wiele osób zastanawia się, dlaczego ostatni pechowy. Ano dlatego, że dzisiaj wszyscy zobaczyli, że my możemy być razem, bez względu na to, kto jakie ma upodobania polityczne, bez względu na to, co kto produkuje. Jedno nas łączy. Rolnictwo i problemy. Wiele osób także zastanawia się, kto to wszystko zorganizował i kto jest inicjatorem tego. Inicjatorem tego wszystkiego są nasze problemy. 30 lat zaniedbań. To właśnie to przyciągnęło nas dzisiaj do Warszawy. I to wykrzyczymy całej Warszawie. Są producenci warzyw, producenci owoców, producenci trzody chlewnej. To są nasze problemy, o których dzisiaj powiemy wszystkim warszawiakom i premier niech zobaczy, że to nie jest pokrzykiwanie garstki ludzi, tylko to są dramaty, dramaty całych rodzin. Chciałbym, żebyśmy na samym początku tej manifestacji przyjęli odpowiednią postawę i odsłuchali oraz wyśpiewali rotę. Tak, za chwilę ruszymy. Jeszcze mamy pół godziny do oficjalnego startu. Jest dopiero 12:30. Nie używajmy pirotechniki, żebyśmy i organizatorzy, jako Unia Warzywno-Ziemniaczana, nie mieli problemów i wy, poszczególni ludzie, a żeby warszawiacy zauważyli, że my, ludzie, którzy żywimy to miasto i wszystkie miasta w Polsce, pomimo problemów i desperacji, ogromnego zdeterminowania, że my potrafimy się normalnie zachować. Oczywiście granice naszej wytrzymałości już dochodzą do tego punktu, kiedy wytrzymałość zostanie przekroczona i granica odpowiednia może zostać przekroczona. Ale pokażmy, że jeszcze mamy siłę utrzymać to wszystko w garści. I mimo tego wszystkiego potrafimy się normalnie zachować. O godzinie 13 oficjalnie ruszamy. Te plakaty dotyczą polskiej rodziny, polskiego chłopa zniszczonego przez mafię wymiaru sprawiedliwości, prokuratury i policji i obcy kapitał Carlsberg Okocim. Po prostu w 95 roku, w 4 dostałem wyrok za znęcanie się nad rodziną, a sam wychowywałem 6 dzieci i musiałem uciekać z własnego rodzinnego domu. Opuściłem własny rodzinny dom w 95 roku, wydzierżawiłem 60 hektarów, a 40 chciałem kupić od Akademii Rolniczej. Nikt mi nie powiedział, że są to tereny zalewowe i nikt mi nie powiedział, że tam jest jaz i tam jest ujęcie wody przez Carlsberg Okocim, który czerpie wodę, za co odpowiadał za 3 km drożności koryta rzeki od ujęcia do góry i 100 metrów poniżej. On czerpał wodę, ale w rzece nie robił nic. Leżały drzewa. W 2000 roku wyciągnąłem, jakem dostał zezwolenie, 236 drzew z 1 km. Udrożniłem koryto rzeki, ale co z tego? Powódź za powodzią niszczyła mnie całkowicie. I niszczyły mnie ministrowie, ponieważ w 98 roku minister rolnictwa ściągnął duże wieprzowiny z Belgii, z Holandii i nasza trzoda chlewna spadła z 5,20. Ostry wiar! Ostry wiar! Pan jeszcze nazwisko? Moje? Długo ma pan! Długo ma pan! Knurowski! Knurowski, tak! No, żeś kolega u mnie na wystawie z poseł Marianowską był. Ha, ha. No, poseł Kuszyński. No to widzisz pan. Widzisz pan. No byłem.
walczyłem. Dalej walczymy. I przemówiłem tam na tym. Ze mnie zrobili już całkowicie dziada. Przyjechałem tu, ale nie mam za co wrócić. Będę prosił o wsparcie rolników i chłopów później. Po prostu mniej już można powiedzieć nie ma. Tamte państwo niszczyło, tak? A ten tamto, rząd? Tamto? Dawne państwo dbało o rolnika w latach 80. Ale i rolnik wiedział, a od 80 roku nie mamy żadnego rządu, który dba o naród polski, o polskiego chłopa. Niszczy się po kolei. W 98 roku ja sprzedawał tuczniki po 5,20. Kiełbasa wiejska była po 12-13 zł, paliwo 1,70 zł. Dziś tucznik kosztuje 5 zł, kiełbasa 30, a paliwo poległo 5 zł. I pytam się, gdzie promuje się obcy kapitał, tak jak tu mówię. Promowany jest obcy kapitał Carlsberg Okocim, który odpowiadał za drożność koryta, nie zrobił nic. 20 lat wywozi dochód z kraju i nie robi nic. Jurgielnicy, zdrajcy narodu polskiego. Jurgielnicy, tak, to powiedział. Powiedziałem to kiedyś, że to nie był minister Jurgiel, tylko Jurgielnik. Czy pan się nie dziwi, że Prawo i Sprawiedliwość, które nam obiecywało, które ich głosowali, i pan głosował, tak? Nie, ja nie głosowałem ani na Dudę, napisałem. Obaj zdrajcy narodu polskiego. O, to kolega wcześniej zrozumiał. Tak, ja zrozumiałem od samego początku. Wiedziałem, że to nie jest rząd polski. Nie służy dla polskiego narodu. Nie dadzą pogadać. Reasumując, coś na lepsze się zmieniło z PiS-u? Nic, kompletnie. PiS jest najgorszym rządem dla rolników. Tak powiem. Nie jest nic lepsze i nie zapowiada się na nic lepszego. Bo jeżeli on chce zlikwidować małe gospodarstwa, które są i likwiduje, a małe gospodarstwa są gwarantem wyżywienia narodu, są gwarantem żywności. Jeżeli przyjdą klęski żywiołowe, jeszcze zapanuje głód. Głód, to ja wam mówię. A właśnie mamy ten stan teraz. Jest klęska, a rząd nie chce jej ogłosić. Klęski dopiero nadejdą. Nadejdą, przy zbiorach się pokażą. Jeżeli przyjdzie klęskowy rok opadu, deszczu i nie zbioru lata chłodnia zboża, a rolnicy zostaną mali, wykończeni, jest głód, bo Zachód na to tylko czeka. Kto ma żywność, ten jest panem. Kto ma żywność, ten jest panem. Odpowiednia postawa do tej pieśni patriotycznej.
pytanie, to że praktycznie już żniwa są rozpoczęte, mamy początek żniw, a rolnicy wbrew temu, co się sądziło, że nigdy w lipcu lub sierpniu nie pojawią się na protestach, a coś dziwnego się jednak, jak pani redaktor zauważa, stało, że dzisiaj, ja uważam, że będzie na razie zgadka, ale uważam, że będzie sporo, ale to nieważne. Nieważne, czy nas jest 500, 1000 czy 2000. Ważne, że w tym takim czasie, tak bardzo istotnym z punktu widzenia sezonowości prac rolniczych, rolnicy wyszli dzisiaj na ulicę, znajdą się pod kancelarią premiera, żeby po prostu zaprotestować, ale raczej ja to nie nazywał też protestem. My się po prostu upominamy o godność. To jest pierwsza kwestia. Druga, no przecież pani widzi, w większości to są ludzie w sile wieku, młodzi, aktywni. No i chyba, powiedzmy sobie szczerze, tacy, którzy są gotowi walczyć o swoje. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę rządy polskie osiągnęły jakąś obojętność. Czy poprzednie rządy, czy ten rząd osiągnęły pewną granicę nieprzyzwoitości i naruszania godności rolnika i rolników. I ta granica chyba gdzieś już teraz, tak jak mówię, została osiągnięta i po prostu ludzie to intuicyjnie czują. Dalej my po prostu nie chcemy się już spychać, gnębić. Pani reprezentuje redaktor Media Rolnicze. Może teraz ja zadam pytanie. Ile mamy w Polsce gospodarstw towarowych, które produkują na rynek? 1400? No, widzi pani redaktor. Problem nasz polega, że panowie politycy, instytucje pracujące na rzecz rolnictwa dały wmówić Polakom, że jest jakiś gospodarstw 1300, tak dokładnie. Nie, pani redaktor. Gospodarstw towarowych, które produkuje, ciągle o tą prawdę się dobijamy, które produkują na rynek, które są związane z rynkiem, które żyją tak naprawdę z rynku, produkują na rynek, bo tak powiem też tym naukowcom naukowo, to jest powyżej 10 tysięcy euro mają roczną produkcję, jest tylko 300 tysięcy. I te 300 tysięcy wyrabia prawie 2,5% produktu krajowego brutto. Te 300 tysięcy utrzymuje tą produktywność do dzisiaj. I te 300 tysięcy powiedziało sobie, nas już nie będziecie dalej likwidować. Nie ma takiej opcji, możliwości. W każdej praktycznie dziedzinie produkcji rolniczo-gospodarczej przegrywamy. A jakie właśnie, co konkretnie państwu się nie podoba? Bo tutaj wiadomo, że to chodzi o ten napływ towarów z zagranicy, tak jest obecny. Jakby pan właśnie mógł powiedzieć, jakie są powody konkretne? Pani redaktor, powiem to też dosyć nawet krótko. Potrzeb jest co najmniej, tu obecnie sygnalizujemy chyba z jakiejś, bo tam się strona rządowa dziwi, jak można 50 kilka postulatów. Nie, potrzeb jest znacznie więcej, może i 100, może i 200, ale postulat do strony rządowej jest jeden. Jeden najistotny, jedyny. Musicie zwiększyć nakłady, budżet na rolnictwo. Bez budżetu, powiedzmy sobie szczerze, wszystkie biedy, zacofanie polskiego rolnictwa, to dobijanie polskiego rolnictwa, upadek kolejnych gospodarstw, problemy na poszczególnych rynkach wiążą się z jednej kwestii. Z braku budżetu na polskie rolnictwo. I powiem bardzo politycznie. Prawo i Sprawiedliwość, manipulując polską wieś i zresztą uzyskując 46% poparcia, co obiecywało polskim rolnikom i polskiemu rolnictwu? Nakłady w budżecie wzrosną do 1,2% PKB. To rząd PO-PSL nas niszczy, gdzie były nakłady 0,5% PKB. Czyli w rozumieniu takim nominalnym jest to 9 miliardów nam z kawałki. Co zrobił PiS po dojściu do władzy? W 16 roku przyjął budżet 9 miliardów 600, w 17 roku 9 miliardów 700, w 18 roku 9 miliardów chyba 1 milion z kawałkiem, czyli jeszcze w dodatku obniżył do tego żenującego. Okłamał, oszukał polskich rolników, polskich konsumentów i polskie społeczeństwo, wydoił rolnictwo co najmniej na 27 miliardów. 27 miliardów zabrane z polskiej wsi. To są te miliardy, które decydują o naszej konkurencyjności i te miliardy, przez które upadło w tym czasie rządów pisowskich ze względu na ASF, ze względu na wszystkie plagi, jakie się przetoczyły, około kilkudziesięciu tysięcy gospodarstw, z czym prawdopodobnie około 30 tysięcy gospodarstw towarowych.
Dawno nikt tyle gospodarstw nie zniszczył. To jest podstawowy postulat. Zacznijcie, przestańcie wreszcie okradać jako politycy polską wieś. Polski politycy i polskie społeczeństwo, polski parlament musi rozumieć, że w ten sposób, traktując z punktu widzenia finansowego, polskie rolnictwo nie wytrzyma konkurencji. My pracujemy dłużej, ciężej. Ile rolnik, pani redaktor, czy pani zna dane statystyczne średniej pracy rolnika w gospodarstwie? No to one mówią, że to są 2-3 godziny dziennie. Jak można nas tak obrażać? Ja mam bardzo określone ręce. My pracujemy... Tak jest. Proszę sprawdzić dane statystyczne, bo taka jest wydajność polskiego. W gospodarstwie towarowym, w którym się prowadzi produkcję, a szczególnie zwierzęcą, nie ma takiej możliwości. My pracujemy 70 godzin, a przy 40-godzinnym dniu, tygodniu pracy 70 godzin w ciągu tygodnia. 10-12 godzin dziennie, weekendy tak zwane, czyli w sobotę dokładnie tyle i w niedzielę co najmniej 4 godziny przy produkcji zwierzęcej. Więc musimy zakończyć ten proces obrażania i przywrócenia godności polskiej. Myśmy tu przyszli walczyć o godność i nie walczymy we własnym interesie. Jeśli nas, rolników, nie będzie, Polacy naprawdę zapłacą bardzo wysoką żywność, jeśli nasz ten potencjał produkcyjny się zlikwiduje i żywność, która no niestety nie, to będzie, że żywnością jest i będzie napływająca z zachodu żywnością gorszej jakości, bo na kolonię gospodarczą taką się to nie jest tylko trzech śpiewaniu. To jest hasło, symbol, to jest nasz chłopski, rolniczy hymn, którym każdą demonstrację, każde spotkanie zawsze rozpoczynaliśmy. To też wielkie dla nas wszystkich zobowiązanie, żeby walczyć o polską ziemię, walczyć o polską wieś, o nasze rodziny, domy, o te wielopokoleniowe i od pokoleń budowane gospodarstwa. Bardzo się cieszę, że tak duża grupa ludzi jest dzisiaj z nami, że jest Unia Owocowa Żywna, jest Związek Sadowników RP, są inne organizacje, które reprezentują poszczególne branże. To jest moment, kiedy mamy działać wszyscy, tak jak powiedział Michał, niezależnie jakie ktoś ma sympatię, jakie ktoś ma antypatię. Problemy nas muszą zjednoczyć. Tu dzisiaj z Warszawy tego 13 piątku ma iść sygnał na całą Polskę. Wieś musi się obudzić. Wieś musi wstać z kolan. Wieś musi zacząć głośno mówić to, o czym codziennie myśli. Związek Sadowników po raz kolejny. Po raz kolejny od kilkunastu lat naszej działalności jest w Warszawie i pokazuje naszą siłę, i pokazuje pomysły, i pokazuje niezadowolenie. Dzisiaj zostaliśmy upodleni, upokorzeni. Tu przyszło parę tysięcy osób pokazać i powiedzieć, że się z tym nie zgadzamy. Nie zgadzamy się na ceny, które nie gwarantują pokrycia kosztów zbioru. Nie zgadzamy się na ceny, które gwarantują, że zbankrutujemy, że padniemy. Tak być nie może. Nie rzucim ziemi, stąd nasz ród. Góra ręce. Tysięcy, może setek tysięcy polskich sadowników, organizacji Unii Owocowo-Warzywnej z jej prezesem Michałem Kołodziejczakiem, za to, że młodzi, aktywni, widzący dla siebie miejsce w tym kraju ludzie obudzili polską wieś, wyszli z inicjatywą, zapalili światło nadziei, ale o tą nadzieję trzeba walczyć. O tą nadzieję musimy walczyć nie tylko dzisiaj, nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w Warszawie na proteście. Dzisiaj musimy wrócić do domu i powiedzieć, co się dzieje. Że jest to już inna wieś, inaczej myśli, nie podoba jej się to, co jest z nią robione. Niech się wstydzą tylko ci, którzy tu dzisiaj nie przyjechali. Niech się oni wstydzą, niech nie siedzą w domu, niech nie zrywają wiśni, niech nie zrywają jabłek po tak niskich cenach. Niech zamanifestują z nami wszystkimi i dzisiaj, i jutro, i w kolejnych dniach. Bo to musi powstać front obrony polskiego rolnictwa. To nie może być jednorazowe wydarzenie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim sadownikom, wszystkim ogrodnikom, że zawsze byliśmy razem za dzisiejsze uczestnictwo w tym proteście. Proszę Państwa, jest z nami to, co powiedział pan Mirek.
Mirku, jak byliśmy u was, byliśmy bardzo dobrze przywitani przez ludzi, którzy u was mieszkają. Tutaj jest Paweł, u którego byliśmy po spotkaniu w Bobach. Ja bardzo bym chciał, żeby on tutaj stanął. To jest człowiek, który powiedział, że to nie może tak wyglądać. I powiedział to samo, co mówimy my. To jest dopiero początek tego wszystkiego, co się dzieje. To nie jest jednorazowe spotkanie w Warszawie. To jest początek łączenia rolników, który musi nastąpić na koniec 2018 roku. Do najmniejszego poziomu spadło zatrudnienie w rolnictwie w Polsce. To, o czym świadczy. Polska wieś się wyludnia i bez tego zjednoczenia, które dzisiaj następuje, nie odmieni się ten obraz, a polska wieś będzie się wyludniać do zera. Monopol powstały w tym kraju na obrót i na przerób polskich produktów rolnych wykończy wszystkich, nawet mocnych dzisiaj rolników, najpierw mniejszych, a później poradzą sobie z większymi. Proszę państwa, dzisiejsze problemy to są zaniedbania 30 lat i tak jak stajnia Augiasza została posprzątana, tak dzisiaj trzeba posprzątać Ministerstwo Rolnictwa i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji. Tam trzeba wpuścić rzekę, która wymiecie to wszystko do zera. To jest przyczyna. Jeżeli są tutaj konsumenci, ciągle rozdawane są produkty rolne tutaj, za naszym samochodem. Chcielibyśmy się tym wszystkim podzielić. Niektórzy mówili, że przyjedziemy, będziemy rzucali krew na ministerialne drzwi, na drzwi premiera. Nieudolność nawet w rozumieniu słów prostych rolników i najprostszych przenośni przyczynia się do tego, że jesteśmy źle odbierani. Proszę państwa, wyprzedaż majątku narodowego, która rozpoczęła się w latach 90. Dzisiaj zaczynamy to rozumieć. Jeżeli my, polscy rolnicy, nie będziemy właścicielami przemysłu i obrotu towarem w Polsce, nie będzie dobrze. Niestety, to nie będzie szło w dobrym kierunku, jeżeli nie będziemy razem, bo już za naszymi plecami zaczyna powstawać platforma handlowa przygotowywana przez wielki biznes i nieuczciwych związkowców, którzy widzą tam swoje miejsce do zarabiania pieniędzy. Niestety to dwa dni temu informacja ukazała się w internecie. Będziemy o tym mówić. To my chcemy być współwłaścicielami tego, co się w Polsce dzieje. Witam szanowni rolnicy, obojętnie od branży, widzicie, co się dzieje. Dzisiaj dostajemy po uszach w każdym sektorze rolnictwa, obojętnie, czy, co to jest. I dlatego tutaj, jak mówił i Mirek, i mówił Michał, mamy się nie dzielić, mamy się jednoczyć. Mamy walczyć z tą patologią, która jest. Puściliśmy kapitał zachodni. Firmy mają większość, 90% to jest kapitał zachodni, który kupuje nasze owoce. Ja mówię o owocach, bo pochodzę z powiatu, gdzie wszyscy uprawiają praktycznie malinę. 5 tysięcy gospodarstw. Uprawiają jabłka, uprawiają porzeczki, uprawiają wiśnie. A dzisiaj oddajemy to za bezcen lub zostaje na krzakach. I to jest smutne. Już niektórzy koledzy piszą tak, jak na wzór niemiecki. Ale Niemiec ma kontraktację i wie, ile może tego wyprodukować. Jeżeli ma nadwyżkę, pisze kartka, że można zbierać. My piszemy, że można sobie zrywać za darmo, bo nie wiemy, co z tym zrobić. Dlaczego? To nie jest nasza wina, że przy koniunkturze nasadziliśmy. Że sadziliśmy i sprzedawaliśmy. Była odpowiednia cena. Rządzący nasi liczą na to, że będzie pogoda albo niepogoda. A my chcemy liczyć na normalność. Jeżeli przemarznie, ktoś zarobi, ale sąsiad straci. Dzisiaj zjednoczyło nas to, ten wspólny właśnie cel.
to doprowadził kapitał zachodni z nami. Upadek cenowy we wszystkich branżach rolnika. W taki sposób nie możemy się godzić, żeby ci, którzy właśnie tą solidarność unijną nam przedstawiali, przedstawiają nam w taki sposób, że zabierają nam ciężką pracę za tak upadlające pieniążki. 25 groszy czarna porzeczka. Malina złoty 70 na skupie. Koszty produkcji wiemy jakie są, a my tego nie mamy. Pan wiceminister będąc na BOBach powiedział, że jest umowa kontraktacyjna zlecona przez Unię Europejską, która by unormowała ten rynek. Czy można siąść już w okresie zimowym i się zastanowić, jakie kontrakty podpisać z zakładami? Nie, nikt tego nie chce. Rządzący nie chcą. Nie chcą zakłady przetwórcze. Nie chcą unormować tak, jak jest to unormowane na Zachodzie. A dzisiaj drenuje się nasz produkt na Zachód w najniższych cenach za bardzo dobrą jakość. Widzicie, co się dzieje? To zgromadzenie nie przyjechało zwiedzać Warszawy. To zgromadzenie przyjechało pokazać, że dzieje się źle. Teraz od nas zależy, co dalej zrobimy. Tylko od nas, bo rządzący nam nie pomogą. Idzie, teraz malina została przegrana, porzeczka została przegrana. Słuchy chodzą, że jabłko, a wiemy, że jesteśmy największymi sadownikami w Unii Europejskiej, ma być również przegrane. Jeżeli na to się zgodzimy, jest po nas, po gospodarstwach sadowniczych. Nie możemy się na to godzić. Trzeba wypracować jakiś plan działania, żebyśmy mogli żyć, żebyśmy mogli inwestować. Wielu z nas już się zastanawia, z czym wyjść na wiosnę na następny rok. Jak pospłacać kredyty, jak pospłacać zobowiązania za nawozy, za środki ochrony roślin. Tak wygląda dzisiaj sytuacja u nas na wsi. Na wsi, w naszych powiatach, w całej Polsce. Sytuacja wygląda w ten sposób, że minister rolnictwa mówi, że się nie da nic zrobić, że oni nie mogą nic zrobić. A dlaczego takie kraje jak starej piętnastki potrafiły uregulować sobie rynek? Potrafili i sobie żyją dobrze. A my staliśmy się niewolnikami we własnym kraju. Mamy wszystko, nie możemy tego sprzedać. Albo jak sprzedajemy, to sprzedajemy za małe pieniążki, a oni zarabiają miliony. Musimy się trzymać naprawdę razem, wspólnie coś zrobimy. Jeżeli rozbijemy się na związki, to nic nie osiągniemy. Dziękuję wam wszystkim, że jesteście tutaj. Na tym, na naszej biedzie i na naszych niepowodzeniach spowodowanych zaniedbaniami, dziadostwem i robieniem z nas idiotów. Dzisiaj ogromny kapitał zbijają spekulanci i banksterzy, którzy dorwali się dzisiaj do rządzenia Polską. Dzisiaj w Polsce mówi się o produkcji samochodów elektronicznych, elektrycznych, o innowacji i mówi to człowiek, którego dzisiaj nazywamy Piotrusiem Panem, bo zachowuje się jak Piotruś Pan, nasz premier, mówiąc o samochodach na prąd, a nie potrafi sobie poradzić z produkcją żywności, z czymś podstawowym. Ale my pomożemy panu premierowi stać się prawdziwym mężczyzną. My wskażemy mu na to wszystko. Panie premierze, do tego tematu wrócimy, bo na pewno pan za chwilę dostanie relację. Albo czytał pan już gazety i pan wie, co sądzą o tym wszystkim polscy rolnicy. Po tych wystąpieniach przejdziemy pod kancelarię premiera i tam dobitnie powiemy o tym wszystkim. Proszę państwa, jest z nami Andrzej Prochoń, człowiek, który walkę z tym wszystkim rozpoczął już dawno, dawno temu. I to właśnie teraz oddajemy mu głos. Andrzeju! Proszę, rolnicy, chylę przed wami czoła. To wam szczególne podziękowania składam w imieniu tu Michała, swoim, wszystkich tu zgromadzonych. To wam, przed wami chylę czoła i szczególne podziękowanie za te przyjazdy dzisiejsze do Warszawy. Szanowni rodacy, 30 lat temu szkolony człowiek w Ameryce, profesor,
bandyta Balcerowicz rozpoczął walkę niszczenia z polskim rolnictwem. Zaczął walkę z likwidacji polskiego rolnictw, PGR-u, polskiej ziemi, ale dołożył się do zlikwidowania do polskiego narodu. Bo ile braci i sióstr rolniczego trudu musiało odejść z tego świata? Przez co? Przez te lichwiarskie kredyty. Taka jest prawda na sam początek. Zaczęto likwidować przez 30 lat polskie rolnictwo, warzywa, owoce. Owoce miękkie, twarde. Polskie rodziny przede wszystkim nie patrzą na nic te dzbuki kartoflane z wiejskiej. Jakie by nie były, jakie by nie rządziły przez 30 lat. Dzisiaj mamy żniwa rozpoczynające się. Dopiero problemy się zaczynają. Drodzy Państwo, nie to, że nie ma, to jeszcze jest chude, plewę się bierze. Czy nam ktoś za to zapłaci? Jej głupie mądrowanie, że suszowe dadzą. Nieprawda! Nigdy nie dali i nie dadzą. Jeśli by chcieli dać, to daliby. Tak kiedyś leper dał. Od hektara do hektara. Spada produkcja zboża, krów mlecznych, krów bydła mięsnego. Drodzy Państwo, mieli za dużo. Wiedzieli, że Zachód nie ma gdzie wepchnąć. Wymyślili sobie amerykańskie choroby wściekłych krów. Zlikwidowano wiele, wiele dziesiątek gospodarstw. Tą produkcję już nie odnowiono. Gospodarstwa są zbankrutowane. Nie tak dawno... Przecież przechodziliśmy ptasią grypę. Ptasią grypę, drodzy Państwo, likwidowano wielkie fermy. Rodzinne gospodarstwa również się nie odbudowano, bo rolnicy nie mogą czego zarobić zakupu. Czy piskląt, czy paszy. Polikwidowane komornicy rozbierają to wszystko. Ptaszek, oni słuchają pseudo zielonych, fundowanych, drodzy Państwo, z Zachodu. Ptaszek jest ważniejszy, nie rodzinna produkcja. To jest sztuczne walory, sztuczne likwidowanie polskich rodzin. Słynne od paru lat, drodzy rodacy, rolnicy trzody chlewnej. Wprowadzili ASF, wymyślone, to co powiedziałem, wymyślili krowy, kury i wymyślili teraz ASF, bo jest wielki przetwórca w Polsce, ściągnięty z Ameryki, nazywa się Schmidtwig, likwiduje nas wszystkich, w tej chwili weszli na drobne gospodarstwa likwidacja, ale i na grube, jak się te pasi brzuchy z wiejskiej cieszą, nie wolno się poddać, drodzy Państwo. 4 sztuki na stadzie 1000, niech wezmą, wybiją, niech zlikwidują, a nie rolnika do podstawy. Rolnicy są zakredytowani, tak nie tylko w Europie, ale w całym kraju. Zostaną bez niczego. Gdzie zobowiązania, co koledzy tu powiedzieli, pieniężne, miesięczne? Gdzie to jest? Nie będzie. To jest wszystko bankrucja naszej wsi, kiedy się nie podniesiemy, nie weźmiemy w swoje ręce.
Śmilkwi do nas weszedł, drodzy państwo. Teraz zwróćcie uwagę. W 99 roku jeden Amerykanin u byłego premiera Buska siedział 3 tygodnie i załatwił wszystko. Załatwił, żeby zniszczyć 4000 rzeźni ubojni, zlikwidować też rolników. Śmilkwi zlikwidował, drodzy państwo, całą prawie Amerykę rolniczego trudu, rolniczych świniarzy. Teraz w Czeplinku 450, żeby mi się nie pomylił, 240 tysięcy sztuk hodują. To jest 20 razy więcej jak mieszkańców tej miejscowości. Tak robi Śmilkwi z nami, Ameryka. I teraz tutaj widzę plakat. Nie dla z lotniska. A po co to lotnisko jest budowane? Dla Ameryki, żeby zwozili zboże, to co już potrzebne jest. Nie dla drodzy Jezu! Państwo. Drodzy państwo, jakże wszyscy zadowoleni i niektórzy wielce rolników, co z nimi rozmawiam. Jakiego to mamy ministra? Coś organizował izby rolnicze. Był wiceministrem u Lepera. To jest debil. Co on wczoraj w Puławach mówił? Na rolników! Bo inaczej nie można powiedzieć. Zaprzecza wszystkiemu, zaprzecza prawdę. Ludzie z mediów słuchają, że nie ma produkcji konserw z tych padłych zwierząt, co wzięli z Podlasia. Czy teraz jest lubelskie, drodzy państwo. Tu Arganowicz ma dokumenty. Tu są prawdziwe dokumenty. I każda puszka jest do znakowania, bo robicie 4 różne warianty. Na każdą jest atest. I on będzie pieprzył głupoty w telewizjach, w radiu, na konferencji, że nie robią tego! A wyszło to dzięki pewnemu kucharzowi, dzięki żołnierzom polskim, bo tej zgnilizny padliny nie mogli wziąć, przyjąć. Dzięki im to wyszło, a on to zaprzecza. Jeszcze gada głupoty, debil. Będzie kontrolę wprowadzał. Niech wprowadzi kontrolę na granicy, na niemieckiej granicy. 10-letnie mięso padlina przychodzi do Polski, do polskich zakładów. To badać, a nie nasze czyste produkty. Zdolne produkty, najbardziej smaczne w całym świecie. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, rodacy, 25 lat temu stałem u boku Andrzeja Lepera. Co ta rządząca ekipa przyczyniła się do jego zamordowania? Bo jest przeliczone, co mają robić. Dzisiaj jest nowa postać, nowy Leper. I będzie to prowadzi nas. Chciałem zwrócić uwagę i prośbę do narodu polskiego. Nie patrzmy na tych idiotów, związkowców, na przywódców. My się musimy od nich oderwać, bo oni siedzą w kieszeni gmizny niezrabialnej. To jest człowiek na przyszłego przywódcę. Drodzy państwo, chciałbym jeszcze dzisiaj tu przywitać, bo nie byłoby tego nagłośnienia. Jeździ z nami prawdziwy rodak, patriota, oddany polski Rzeczpospolitej, Piotr Rybak,
co może źle zrobił, że spalił kukłę, pająk 5 żywych spali. Dziękuję.